Tydzień temu byłam w Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, głównie po to, żeby zobaczyć wystawę Arkadiusa, pracę Arkadiusa, ale przy okazji zobaczyłam tam też takie fajne domki. To już jeden był, ten z PRL-u. I nagrałam z wystawy Arkadiusa filmik.
jednak go teraz mogę puścić, bo nagrywałam tam na żywo swoje komentarze, byłam oczarowana i wygadywałam może za dużo głupot. Teraz boję się trochę tego odsłuchać. Nagrywałam tak na gorąco, nie znając w ogóle za bardzo tej historii, tego fenomenu Arkadiusa. Później dopiero wysłuchałam sobie w audiotece Supernowa, to się chyba nazywa. No taka, kilka takich audycji właśnie o tym, co się wtedy działo. I teraz mam już tak, coś innego bym w sumie powiedziała. Dlatego puszczam w tej chwili filmik tylko z muzyką. Jest to film z filmików nagranych przez mojego męża. No, on fajnie nagrywa, o wiele lepiej niż ja, ma o wiele lepsze oko, także filmik jest fajniejszy, a ten swój, no kiedyś w przyszłości na pewno, jak będę miał już odwagę przesłuchać, to tu puszczę. No i muszę jeszcze dodać, że nagrałam go w super wspaniałym telefonie z bardzo takim niesprzyjającym i nowym, nieznanym do tej pory systemem operacyjnym i na razie ten telefon mnie wkurza i go nie włączam. Także jak włączę, to myślę, że kiedyś, może jesienią, może zimą, może całkiem niedługo. Na razie zapraszam na to, co jest. Tak. Dodam jeszcze, że to co teraz nagrywam, to w tej chwili właśnie, to jest nagrywane w ogrodzie po Wsinie. I z tego ogrodu też nagrałam filmiki, on będzie wkrótce. Czekam na Mieczysława. Zapraszam jeszcze raz gorąco do oglądania wystawy Arkadiusa.